W tym krótkim filmie chciałem Wam pokazać na przykładzie Nokii Lumi 820 z systemem Windows Phone 8 funkcjonalność OTG, czyli On The Go. Inaczej mówiąc, czy możemy podpinać pod telefon zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, na przykład pendrive'y albo inne urządzenia na USB typu myszki, klawiatury i tym podobne. W tym tu przykładzie mamy dwa urządzenia. Jest to pendrive, który służył tak samo do testów przy Samsungu S4 oraz Note 3 i tak samo Z1. Tu jest Magnum 64 GB pendrive Patriota oraz sandiskowy, standardowy, zwykły pendrive 2 GB. Obydwa pendrive'y są sformatowane w formacie FAT32, pozwalającym na działanie w innych telefonach. Kabelek podłączyłem już, standardowy kabelek z micro USB na USB zwykły. Za około 5 zł w sklepie. Spróbujmy uruchomić sobie telefon. Odblokujmy. Podłączmy najpierw 2 GB pendrive. Jaki będzie efekt tego? Sorry, tło, żeby nam nie zawracało gitary. Wybaczcie. Pendrive nie zaświecił się, jak to ma miejsce w innych telefonach, na przykład Samsunga. Nie zaświecił się, czyli telefon Nokia 820 nie podaje zasilania. Nie podaje zasilania na urządzenie zewnętrzne, tak więc nie możemy podpiąć pendrive'a. I przypuszczam, że to samo będzie za chwileczkę z pendrive'em Patriota. Ale nie przypuszczajmy, tylko podłączmy, żeby mieć pewność. Ok, udało się. Wsadzone do końca. Zero reakcji. Zobaczmy, czy tutaj taka dioda jest, która świeci zazwyczaj. Nic, kompletnie nic się nie dzieje. Telefon z Windows Phone 8 nie wykrywa urządzeń zewnętrznych, tak więc nie ma co się łudzić na podobną pracę jak na przykład w Samsungu, gdzie podpinamy pendrive'y czy dyski zewnętrzne i możemy sobie w menedżerze plików odczytywać zawartość takiego pendrive'a lub dysku, żeby zrzucać na niego zdjęcia, filmy, albo w odwrotnym kierunku wrzucać bezpośrednio z dysków na telefon filmy, MP3 lub inne na przykład zdjęcia. Ok, to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam.